Witam wszystkich na porannej aktualizacji rynku kryptowalut. Trzeci dzień sierpnia, czwartek. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy rynek działa na własne ryzyko. Zaczynamy od Fear and Greed Index. Mamy na poziomie 52 neutralny. Przechodzimy sobie dalej do wykresu Bitcoina. Interwał jednodniowy. Tutaj mówiliśmy o tym kanale od dłuższego czasu, o tym, że po przekroczeniu tego okręgu spodziewam się spadku. Wybiliśmy dołem z tej konsolidacji. Tutaj była próba powrotu do tej konsolidacji nieudana. Odbijamy się, także myślę, że te niższe rejony jednak będą rozgrywane. Widzimy narastający wolumen podażowy. No i tutaj obserwujemy całą tą zieloną strefę, ona jest prowzrostowa. Jeżeli ją wybijemy, no to następny poziom 26.821 na ten moment z tego wykresu i z tego interwału. Przechodząc na niższy interwał, zaczniemy od 4-godzinówki. Jesteśmy na wsparciu 29.116, kolejne wsparcie 29.022. Gdybyśmy wybili ten poziom jednak, no to tutaj jak najbardziej te rejony 28.747, 28.600, no i później tutaj ten poziom jest dla mnie bardzo istotny, 28.300, jeżeli tutaj nie pojawi się większa reakcja popytowa, no to lecimy znacznie, znacznie niżej. Widzimy na 4 godzinówce też nam narasta wolumen podażowy. Przechodząc na RSI, patrząc też mamy, średnia nam zakręca w dół, czyli jest to sygnał na możliwą kontynuację dalszych spadków. Przechodząc na jednogodzinówkę. Na jednogodzinówce tutaj widzimy, że jesteśmy w strefie wsparcia 29,88. Jeżeli ten poziom nam nie utrzyma, no to 28,862 widzimy płynność do zebrania na tym poziomie pod knotem tego, także myślę, że to zostanie wybite. I tutaj również pod knotem 28,600, 28,356 tutaj dojście i cieniem możemy zahaczyć o strefę 28,200, żeby zebrać płynność z rynku pod ewentualne dalsze wzrosty. Tutaj będzie bardzo ważny moment decyzyjny. Będziemy testować globalną linię trendu wzrostowego, także ważny, ważny poziom do obserwacji na Bitcoinie. Tutaj mamy interwał jednodniowy, na którym mamy wyznaczone strefy. Ten poziom nas utrzymuje w tej chwili, ale spodziewam się dojścia w ten rejon i przetestowania tego szczytu. 28.310, 28.123 Ethereum. Na Ethereum również spodziewam się dojścia tutaj do tego poziomu. Myślę, że przy kolejnym teście ta strefa już nie utrzyma nas i zejście w okolice 1800 jest jak najbardziej prawdopodobne. Tutaj mamy pierwsze wsparcie, pierwszy opór 1865 dolarów. Ja spodziewam się podbicia jeszcze i przetestowania może tutaj w tych rejonach zejścia, podobnie na Bitcoinie. Spodziewam się podbicia i tutaj dojścia nawet po okolice 29.594, 29.436. Tutaj w te rejony możliwe podbicie z tej strefy i kontynuacja ruchu spadkowego. Także no jeżeli wybijemy tą strefę, no to myślę, że ten ruch spadkowy będzie kontynuowany od razu. Natomiast w przypadku podbicia, no to 29.436 i stąd reakcja podażowa, zejście ceny niżej. Na Bitcoinie mamy tutaj jeszcze w okolicach 30,86 płynność do zebrania, także jest też możliwe to podbicie, natomiast na pewno jeżeli byśmy tutaj szli w tym kierunku, będę dokładał pozycji krótkich. Na ten moment mam pozycje krótkie z tej strefy i tak to wygląda na Bitcoinie, raczej prospadkowo. Litecoin no posypał się nam od tej strefy, ilość testów była dość duża tej strefy, widzimy silną podaż
Halving, nie pomaga zawsze, Litecoin zachowuje się tak samo, bardzo duże spadki w okresie halvingu, przy poprzednich halvingach, można sobie sprawdzić to historycznie na Litecoinie, także ja tutaj oczekuję zejścia do tej strefy, a nawet jej wybicia i zejścia tutaj poziom 81,64 na ten moment. Gdyby podaż narastała, no to te spadki mogą być znacznie, znacznie mocniejsze. Cały ten ruch wzrostowy widzimy, że prawie został już zanegowany. I tutaj, jeżeli te poziomy nas nie utrzymają, no to jest szansa wybicia tutaj nawet do strefy tej zielonej. Ale to obserwujemy, co się będzie działo tutaj, jakie reakcje się pojawią na poziomie 85,0 i przepraszam, tutaj niżej trochę. 84,65, 83,54, 81,64. To są takie poziomy, które ja obserwuję w tej chwili dla siebie jako ewentualne zakupy na spocie. I będę tutaj też zagrywał pozycje na futures, natomiast będą to zagrania raczej na reakcję, w zależności od tego, co tam wykres będzie pokazywał na niższych interwałach. Dot w dalszym ciągu spadkowo. Tutaj poziomy wsparcia mamy wyznaczone. Myślę, że tutaj ten rejon i ten poziom tutaj zostanie zaliczony i stąd może pojawić. Jeżeli ten poziom nam nie wytrzyma, 4878, no i 479, 4731 jako taki finalny zasięg tego spadku. Niemniej jednak, no tutaj będą się pojawiać te reakcje popytowe. Na futuresie można próbować zagrywać. Na pewno z tych dwóch poziomów, z tych trzech poziomów będę próbował podłączać się pod dalszy ruch wzrostowy. Są to atrakcyjne ceny zakupowe na Maticu. Odbijamy się od strefy, od poziomu 0,6830. No i myślę, że 0,6663 szósteczki, także. I myślę, że w tym kierunku zmierzamy. Gdyby ten poziom nie wytrzymał, no to lecimy tutaj. I tu bym się doszukiwał jakichś reakcji popytowych. Natomiast jeszcze sprawdźmy sobie, czy ta korekta to jest korekta, która nam prowadzi cały ten ruch spadkowy. Tak, widzimy, że jest utrzymana i respektowana. Także ja spodziewam się wyjścia dołem tutaj z tego i do tego poziomu. Dojścia mamy tutaj jeszcze jedną większą korektę, którą może też sobie zaznaczmy innym kolorem, bo ona też może być, jest na razie tamta mniejsza korekta nas prowadzi, natomiast gdybyśmy ją wybijali, no to będę się przyglądał no, przepraszam. Mamy większa korekta. Gdybyśmy tą wybili, no to tutaj do tej strefy i wtedy reakcja na jej zasięgu do góry. Niemniej jednak ja spodziewam się zejścia te niższe rejony, tak jak na całym rynku spadkowym. Na XRP widzimy tą strefę już od dłuższego czasu mamy wyznaczoną. Ja spodziewam się dojścia ceny tutaj. Na pewno będę pasował się w longi i dokładał do swoich pozycji na futures i na spocie. Gdybyśmy wybili ten poziom, no to tą strefę, no to następne 0,55 i tutaj jest bardzo silne wsparcie. Natomiast no tutaj podejrzewam, że pojawi się reakcja podażowa, popytowa, natomiast podaż tutaj cały czas dominuje od poziomu 0,72537, gdzie mamy pierwszy opór na XRP. Arbitrum również bez zmian. Pierwszy opór 1,16. Wczoraj tutaj widzieliśmy dojście ceny, wejście niżej i kontynuujemy ten spadek. Wybicie tej strefy wyznacza dojście do tej mojej strefy zakupowej, którą sobie tutaj wyznaczyłem. Na pewno będę dokupował tutaj na spocie i zagrywał na reakcję na futures. Teraz nie zagrywam jak podejście do tej strefy, ponieważ jest to kolejny test. Tutaj zagrywałem na futuresie pozycje długie w kierunku 1,16. Te pozycje już są pozamykane, stąd była reakcja podażowa i czekam teraz na zejście ceny tutaj.
Ethereum, tak jak sobie wyznaczyliśmy, pierwszy poziom wsparcia 1826. W tej chwili widzimy reakcję na wyznaczonych strefach, poziomach. Także to zejście, tak jak wcześniej omawiałem, na Ethereum w okolice 1800, jak najbardziej prawdopodobne. Możemy tutaj jeszcze dołożyć sobie ten aktualne mierzenia tego podbicia. Tutaj mamy 0,61, 1830, mamy pierwsze wsparcie. Dla ceny możemy sobie je zaznaczyć. Zaznaczymy je na zielono, linią ciągłą, żeby nam się to wyświetlało na interwale godzinowym. Tak, to będzie tutaj ten poziom. I myślę, że cena zmierza tutaj właśnie w tym kierunku. Cena zmierza nam w tym kierunku i jeszcze to ostatnie podbicie jako dodatkowe potwierdzenie tego poziomu. Widzimy 161, też nam tutaj wypada, także mamy plaster FIBO. Tutaj spodziewam się dojścia ceny. Na pewno na tym poziomie będę próbował zagrywać pozycje długie na futuresie, na reakcję. Niemniej jednak spodziewam się finalnie zejścia tutaj do tych niższych poziomów i kontynuowania tej korekty. To wszystko, co przygotowałem dla Was na rynku Forex i kryptowalut. Życzę wszystkim udanego dnia i zapraszam na kolejne aktualizacje. Cześć.